Ewangelia według świętego Łukasza na dzień dzisiejszy nam podana do rozwagi mówi nam o gotowości na przyjście Pana. Mamy być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście Pana. No, któż z nas nie chciałby być, że tak powiem, jak dalej Ewangelia mówi, obsługiwany przez kogoś? Dzieci lubią, kiedy rodzice przygotują im posiłek. Często też, że tak powiem, ludzie młodzi wysługują się dziadkami, mamami po to, aby przyszły, coś załatwiły do księdza proboszcza. Sami lubimy, że tak powiem, usiąść i niech ktoś nad nami skacze. Zapominamy właśnie o tym, że to my powinniśmy zabiegać o to, żeby to nasze człowieczeństwo było wyrazem właśnie tego, że jako człowiek wiary jestem ciągle gotowy. Bo gotowość to oznacza nie stagnację, ale jakiś ruch. Ruch, który ma mnie ku czemuś zbliżać. A jeżeli jestem człowiekiem wierzącym, no to ten mój ruch, moje życie ma mnie zbliżać do Chrystusa, do zbawienia. I każdy dzień zaczęty z Bogiem ma taki wymiar, wymiar zbliżania. Zbliżania i gotowości. Gotowości po to, abym nie zasypał gruszek w popiele, jak to mówimy. Bo też mówimy, tak, jest takie powiedzenie, że pieczone gołąbki nie wlecą same do gąbki. Dlatego też człowiek musi wymagać od siebie. A te wymagania, które stawiamy, my czasami właśnie stajemy wobec nich, wobec takich trzech słów. Trzech słów, a może raczej, przepraszam, powiem jednego słowa, które ma trzy literki. To słowo to ale. No, poszedłbym, ale. Zrobiłbym, ale. Ale mi się nie chce, ale jestem leniwy. Ale niech ktoś inny za mnie zrobi. Nikt za mnie nie zrobi. Ja muszę sam wybrać taką drogę każdego dnia, taką rzeczywistość, która będzie moją gotowością. Moją gotowością, bo przecież nikt nie będzie za mnie odpowiadał przed Panem Bogiem. To ja zdam egzamin. Jaka będzie ocena? Może sam powinienem ją sobie wystawić. Gdy tak klęczymy w miesiącu październiku i modlimy się na różańcu, w naszym kościele jest obraz świętej rodziny kaliskiej. Widzimy tam, wszyscy tę teologię obrazu znamy. I przyszła taka myśl, że Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty świecą własnym światłem, świętością, bo Bóg jest po trzykroć święty. A Maryja i Józef świecą takim, powiedziałbym, światłem danym przez Pana Boga. My w tej swojej gotowości i czuwaniu mamy być tym światłem niejako odbitym, ale światłem Bożym. I tego Bożego światła w sobie szukajmy. Amen.